Witam, przedstawiam rower trekking z kaliber 9 z roku 2015 w rozmiarze L. 9 to najwyższa dostępna wersja X-Kalibra i jak na tamte czasy kosztowała dość sporo, bo ponad 4000 zł. Rower mimo wysokiej ceny nie był specjalnie oszczędzany, więc wygląda jak wygląda. Na szczęście od czasu do czasu przychodził też jakieś serwisy i tak naprawdę jest w nie najgorszym stanie technicznym, a ja za chwilę pokażę, jak niewielkim kosztem można zmienić wygląd i stan roweru z opłakanego całkiem przyzwoity. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Na początku na pewno będę musiał zająć się takimi rzeczami jak spłowiała kierownica, uszkodzona manetka, starte do granic możliwości chwyty, pęknięte i poklejone siodełko z nieużywanymi mocowaniami i pousuwać połamane pancerze, brzydkie, niepotrzebne tasiemki, odblaski i inne badziewia szpecące rower. Jak to w treku, cena roweru niezbyt przekłada się na jego wyposażenie. I tak, w najwyższej wersji znajdziemy jedne z podstawowych hamulców Shimano, prostego stalowego RockShoxa XC32, na szczęście ze sprężyną powietrzną, napęd 2x10 z manetkami Deore, przerzutką XT i dwuczęściową korbą Racefacea, oczywiście części takie jak kierownica, mostek, sztyca, siodełko, koła, to produkcja własna Treka pod szyldem Bondragera i tu chociaż jedno miłe zaskoczenie, bo piasty są na łożyskach maszynowych. A rower w tej konfiguracji waży ponad 13,5 kg. Linki do części, które użyłem, żeby zejść z tej wagi, znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Żeby Trek wyglądał lepiej i jeździło się na nim wygodniej, zamontowałem nową kierownicę Zoom i mostek Wake oraz bardzo miękkie i lekkie chwyty od E-Longneck. Wymieniłem siodełko na takie samo, ale w lepszym stanie oraz dodałem sztyce Zooma do kompletu. Zainstalowałem przerzutkę SLX ze sprzęgłem, przez co łańcuch będzie bardziej napięty i dzięki temu mogłem zmienić napęd na 1x10 z moją ulubioną zębatką Decas. Podmieniłem też platformy na bardzo lekkie VP537 oraz zrobiłem coś niewybaczalnego. Stare opony zastąpiłem fast trackami ze Specialized Rockhoppera, czyli bezpośredniej konkurencji X-Kalibra. A dzięki całkiem głośnemu dzwonkowi Pro X i regulowanemu koszykowi Topika, rower jest teraz gotowy do poruszenia się po miejskiej dżungli, jak i na dłuższe wycieczki za miasto. Po tych zmianach X-Kaliber schudło prawie kilogram, a ja uważam, że to ciekawy rower, który nawet dobrze trzyma cenę, gdyż Trek ma wielu wielbicieli uważających go za markę premium, którą oczywiście nie jest. Rower jak na 9 lat technicznie daje radę, jeśli tylko będzie się o niego dbać, to na pewno przejedzie kolejne 9. Natomiast koszt tej przeróbki po sprzedaniu starych części wyniósł niecałe 200 zł, więc chyba było warto. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!